W ogóle wiesz, ani się nie krępujesz, pięknie wyglądasz, pięknie się prezentujesz. Skąd w ogóle taka pewność siebie u ciebie? Słuchaj, to też nie jest tak, że jestem na co dzień pewną siebie kobietą. Jak każda kobieta, mam pełno kompleksów. Ja się bardzo stresowałam randkami. Mnie nie obchodziło to, na kogo ja trafię, tylko ja się nerwowałam tym, jak ktoś mnie odbierze. Ale kluczem do sukcesu, żeby poczuć w sobie kobiecość, to jest świadomość. Świadomość swojej kobiecości, czyli znać swoje dobre strony, jak i wady. I wady próbujemy tuszować, jakieś brzydkie rzeczy, nie wiem, zakrywać, o ile w ogóle mamy takie. A mocne strony to odkreślać. Tak, po prostu no też trzeba się pogodzić z tym, jak wyglądamy i zaakceptować w pewien sposób siebie też, tak? Owszem, i pamiętać, że nie będziemy podobać się każdemu. Dokładnie. Musimy same sobie się podobać. Uważam, że każda kobieta powinna zafundować sobie taką sesję zdjęciową jako w ogóle terapię. Słyszałem, że się troszkę boisz. Nie, do odważnych świat należy, tak. Ale jak patrzę na Jowitę i tą twoją taką pewność siebie, no to tak trochę zaczynam się zastanawiać, co mnie tu będzie czekać. Nawet jej może nie zazdrościłam w żaden sposób, ponieważ ja też akceptuję swoje ciało, ale... O, skóra. Nie wiem, czy... No, tak pewnie mogłabym je eksponować tak, jak to robiła Jowita. Nóżka przed nóżkę, o bardzo. Kręcimy bioderkami, kręcimy bioderkami. Bioderkami? Bioderkami. Dobra, nakładamy butki. Dobra, już. Tak wiadomo, że najlepiej wygląda się w szpilkach, ze względu na to, że szpilki jednak kształtują tą sylwetkę troszeczkę. Wydłużają nogę. To, że mi jest ciężko w szpilkach, wam powiem. Dlatego chodzi o to, żebyś poczuła się komfortowo i mocno stała na nogę. Nie wiem, jak mnie tam poniesie. Ja uważam, że Kinga sobie świetnie poradzi. Ona ma super zdolności komunikacyjne i bardzo łatwo nawiązuje relacje z nowymi osobami, bardzo łatwo wchodzi w taki bezpośredni kontakt. Nie ma z tym najmniejszego problemu. Że tak? Bardziej przodem, że bardziej mam się nachylić jeszcze, tak? Ma ogromne poczucie humoru, ten jej śmiech też rozładowuje atmosferę. Wow! Jakie ja mam rysy twarzy tutaj, jak ja szczupło tu wyglądam też. Pierwszy raz w życiu miałam talię 60. Nie będę mówić, ile mam do tej pory, ale 60 było. I co należy zrobić wtedy? Słuchajcie, dziewczyny, pamiętajcie, przy talii 60 blisko bierzesz sobie tutaj rączki, najlepiej brzuch wciągnięty, buzia troszkę tak wysoko, ale nie za wysoko, nie w ten sposób, żeby broda była w odpowiednim miejscu.